Trzy ogromne opuszczone budynek. No to prowadź. Przodem to my sobie idziemy. Znalezione budynki okazały się być dawną wędzarnią ryb. Właścicielem wędzarni był milioner, który w latach 90. znajdował się na liście 100 najbogatszych Polaków według danych z rankingu Wprost. Obiekt funkcjonował od 1980 roku. W roku 2018 Urząd Miasta wydał pozwolenie na wyburzenie tych budynków, jednak do tej pory nie ruszyły żadne prace remontowe. Ej, ale tak jakby ktoś tutaj zamiatał, nie? Myślałem, że tam ktoś idzie, a to ty. O, tego jest więcej, tam jeszcze są budynki. Tam jeszcze są budynki dalej. No, ogólnie miała być jakaś opuszczona kamienica, wyszło co innego. Do tych budynków jest o wiele więcej. Wiecie, jak w cementowni, jeden budynek najpierw za drugim, nie? Czy będzie wejście do góry? Ale w tym budynku też powinna być góra, nie? Co byliśmy? No to będzie z drugiej strony, tu jest jakieś wejście, patrz. Na schody? Nie, to jest. Tam się woda przejść, chodź tam do góry. Okay, zobaczę sobie jeszcze tutaj. No to musiała być jakaś fabryka. Tutaj na pewno się da wejść do góry, widzę schody nawet. Myślę, że nawet nie wiem, co to jest za budynek, nawet nie mam pomysłu, nie? Jakoś tutaj tak czarno, nie? Tak mi się chodzi, nie? Miasto się pani połączy. Przede strony.
No, powiem ci, że nawet na pewno. Nawet na pewno. Zobacz sobie to. No kurde, bo wszystko w gafonach. Czekaj, tu jeszcze jedno pomieszczenie. Nie, w sumie nic. Nic ciekawego. Idziesz do góry? Co? Na profile trzeba uważać. Które? A. Czyli na te profile. Dobra. Musiał być, to, znaczy to musiały być budynki jakiejś firmy. Co? Uważaj pod nogi, stary, jak tam było wszystko spalone i tak dalej, żeby nie runęło też, nie? Chociaż tam akurat, gdzie teraz stanąłeś, była raczej mocna konstrukcja. Jeszcze jakieś budynki? No nie wiem, czy tamten nie będzie czasami nowy. No. To idziemy zobaczyć. Zgubiliśmy brata. Już go gonię. Co? Zauważyłeś? Zostawię normalnie stopy, a nie. Zrobisz. To ujadanie psów mnie martwi.
Oczywiście nasza ulubiona pogoda na eksplorację. Czyli już... A ja się zastanawiam, co tak działa, a tutaj są kable wysokiego napięcia, które tak... dają taki dźwięk. O, chyba nietoperza właśnie widziałem. Jeszcze nie było nietoperza. To jest trochę mokre. Ja się zastanawiam, jak tam do góry wejść. No pytasz. Jak nie ma piwnicy, to musimy iść do góry. Tak jest zawsze. Nie wiem, trzeba sprawdzić, bo naprawdę jestem zdziwiony, że jedziemy do kamienicy, a znajdujemy coś takiego, nie? A aż tutaj też są sody. Jest jakieś pomieszczenie. Tutaj jeszcze nie byliśmy. A to jest ten długi korytarz. Nie, dobra, to jest długi korytarz. Tutaj jest długi korytarz. Jest tu coś jeszcze? Kurczę, pełno tych pomieszczeń. Zjechało wszystko, co? Chyba tak. Czy się coś nałamy? No tutaj byliśmy, tutaj też, tutaj są sody. Chyba ta rama. Czyli koniec, wszystko. Byliśmy do góry.